Kreatywna biblioteka to... Radość. Fajni ludzie. Ciekawe znajomości. To biblioteka tętniąca życia. Kreatywna biblioteka to nasza biblioteka. Takie skojarzenie, że, no, że biblioteka, no to jest biblioteka, jest cisza przede wszystkim, tak, przychodzimy, wypożyczamy, czytamy, no i tyle, no a żeby ona organizowała wycieczki, zabierała młodzież, pokazywała nowe miejsca, nowe możliwości, no to może jeszcze właśnie nie dociera do świadomości wszystkich ludzi, że tutaj można robić inne, fajne, ciekawe rzeczy. Cichutko, cichutko. A nie śpimy? Na podwodze? Cel główny, jaki został postawiony na początku, to zintegrować młodzież poprzez warsztaty teatralne i w efekcie zaprezentować spektakl teatralny. Nie wiedzieliśmy, jaki będzie odbiór, bo ludzie chyba tutaj szli z nastawieniem, że a jakiś tam zwykły teatr, ale ten odbiór był faktycznie świetny i co mnie bardzo cieszyło, bo jeszcze rozmawiając z ludźmi na przykład nawet po miesiącu, to mówię, ojej, jeszcze się dyskutujemy, a co tam mieliście, chcieliście przekazać, czy jedni to tak odebrali, jedni tak, porównywali. No też pokazaliśmy, że piątek wieczór to nie jest czas tylko na jakieś szwędanie się nie wiadomo gdzie, tylko na miłym spędzaniu czasu i też z fantastycznym towarzystwem. Pokazujemy, jakie jest nasza wieś i że nie jest to jakieś zadupie czy coś w tym stylu, tylko to jest coś, co warto pokazywać i że jest fajne. Te warsztaty mnie dużo też zmieniły. Też dużo osób mi mówiło, że na tych występie jakiś taki inny się stałem, taki bardziej odważny, otwarty. Bo ogólnie biblioteki, takie powszechne biblioteki, to jest taka nuda, a tutaj w bibliotece jest życie, o, w naszej bibliotece. Zawsze robiliśmy imprezy i zazwyczaj robiliśmy to własnym sumptem, czyli same pieczemy placki, same wymyślamy dekoracje, natomiast granty pozwalają nam uatrakcyjnić te imprezy. Nam biblioteką małym, zwłaszcza małym, brakowało właśnie aplikowania o środki do instytucji, które faktycznie się zajmą małą biblioteką. I właśnie aktywna biblioteka miała to do siebie, że to było skierowane do małych wiejskich bibliotek i nam brakowało takich programów grantowych. Jeżeli ktoś wcześniej nie pisał, to naprawdę pozyskiwanie środków to jest ogromny plus, dodatek do budżetu biblioteki. A w przypadku programu grantowego Aktywna Biblioteka to jest takie przejście i sprawdzenie siebie. Warto coś robić, żeby być zauważonym w swoim środowisku, warto coś robić dla środowiska, warto się pokazać. Nasz samymi swoimi środkami nie jesteśmy też tego w stanie zrobić, dlatego trzeba sięgać po środki, trzeba pisać i jeśli napisze się jeden projekt, drugi przełami się, to później już jest z góreczki. Procent ludzi, którzy przychodzą po tą tradycyjną książkę i tych, którzy przychodzą na te wszystkie inne rzeczy, to nie są, te zbiory się zazębiają, ale tylko trochę. Że są to ludzie, którzy przychodzą tylko po książki, ale też przychodzą tylko tacy, którzy przychodzą na spotkanie. Sprawiało mi to szaloną przyjemność bycie na tych warsztatach i obserwowanie tego. Nie traktowałam tego jako o, znowu nadgodziny. Niektórzy mi się pytali, nie szkoda ci piątkowego popołudnia? No nie było szkoda i naprawdę chętnie tu zostawałam. Czasami mówiłam, miałam coś ważnego do załatwienia. Wejdę tylko na chwilę, posiedzę godziny, zostawię ich i przyjdę na końcówkę. Jeśli już weszłam, to już nie wychodziłam. Dobra. Aż tak, dobra. Ufam ci. Aktywna biblioteka zmienia wizerunek biblioteki na znacznie, znacznie bardziej pozytywny, zmienia nastawienie bibliotekarzy, daje tak zwany wiatr w żagle. Biblioteka to już przestały być tylko regały z książkami, to coraz częściej są ludzie, spotkania, zajęcia. Biblioteka stała się takim magnesem. Słyszymy hasło, biblioteka coś organizuje. To automatycznie przyciąga ludzi.
Ta biblioteka jakaś tak zażyła trochę inaczej, bo trochę hałas, naśmieciliśmy, pobrudziliśmy podłogę. Nawet panie, które sprzątały, nie miały większych zastrzeżeń. Ciastka rozgniecione, żeśmy wciskali pod wykładziny, za co przepraszam od razu. Takie rzeczy powinny się dziać właśnie w bibliotekach, żeby pokazać, że jest, owszem, tam jest ta książka, tak, która no nic nie mówi, bo jest cicha sama w sobie, ale tam są też ludzie, którzy gdzieś coś tworzą, bo jest takie miejsce, gdzie mogą przyjść i coś zrobić fajnego. Ludzie, mała biblioteka, co tam? Mała jeszcze, w jakiejś małej miejscowości. A tutaj się wydarzyła, uważam, wielka rzecz w małej bibliotece.